SAP na chwilę obecną, zgodnie z kontraktem podpisanym przez polską armię, wdraża system dla polskiej armii, który ułatwi symulację laserową w trakcie ćwiczeń. Oznaczać to będzie wielkie oszczędności również dla armii z uwagi na zamiast używania amunicji bojowej, używanie amunicji ślepiej wraz z czynnikiem laserowym, który będzie odzwierciedlał prawdziwe pole walki. System działa na zasadzie, że przy pomocy specjalnych urządzeń laserowych zamontowanych na środkach bojowych, jak również na broni osobistej, montuje się również elementy czujników na żołnierzu w postaci specjalnej kamizelki z odbiornikami laserowymi. Żołnierz, używając amunicji ślepiej, jest wyzwalany sygnał laserowy, który powoduje imitację wiązki laserowej w kierunku celu, jakiego jest mierzona broń, czy to będzie broń z pojazdów mechanicznych, czy to będzie broń osobista. Jeżeli posiada strona przeciwna kamizelkę właśnie odbierającą lub też reflektory odbierające czujniki, odbierające sygnał laserowy, jest imitacja, czy cel został trafiony, czy cel nie został trafiony. Jeżeli chodzi o tą antenę, która jest w tej chwili za mną, jest to antena 31-metrowa. Na tutaj polska armia będzie wyposażona w takich 9 zestawów. Jeżeli chodzi sam Drawsko, na ośrodku drawskim będzie takich 5 zestawów. Te anteny rozprzestrzeniają sygnał, który zbiera informacje ze specjalnych urządzeń zamontowanych na żołnierzach, jak również na pojazdach, o tym, o ich lokalizacji, jak również o ich działalności, aktywności. Jeżeli żołnierz jest strzelający, jest taki sygnał również transmitowany do tego systemu i przekazywany do kierownictwa ćwiczenia. Również jeżeli żołnierz czy też pojazd zostanie trafiony, również taka informacja zostaje przekazana do kierownictwa ćwiczenia. W związku z tym te sygnały przechodzące z tych anten pozwalają zbierać w czasie rzeczywistym sytuację z pola walki. System został wdrożony już w polskiej armii i w tej chwili jest właśnie odbywa się szkolenie personelu wojskowego przygotowującego do obsługi tego systemu. Na chwilę obecną w przeciągu około miesiąca czasu zostanie personel wojskowy przeszkolony i system już jest wdrożony do użytkowania. Od 7 marca na ośrodku w CSB Drawsko system będzie w gotowości do użycia przez Wojsko Polskie. So with traditional training, when an army unit goes out to train, they would normally go out with blank rounds, they would fire their blank rounds at one another, but there would be no effect. I could shoot you with a blank round and you could say you missed and run off and we would have that argument. And then we would have an observer who would come along and he would judge what's happened. But what we do with our simulation systems is we try to digitalize that soldier. So now we can have an effect when we shoot them. So we equip the soldier with a laser so that we can simulate the blank round or the round that he would be firing at his enemy. And then we equip the soldier with the soldiers with detectors so they can be hit by that ammunition. And now what we have is I can shoot you with a blank round and the laser will strike you and will tell you what the effect of that round has been, whether you've been wounded or killed or whatever. So now you have to act in a completely different way. You have to use the ground, you have to use the terrain, you have to move tactically, whereas before you could just do as you wanted and there would be no effect. So that's in a very basic way, that's what we're doing. We do the same thing for vehicles, so we can instrument a vehicle as well. By putting a laser, firing a laser instead of ammunition, we can put a detector system on that vehicle so that the vehicle can be affected by being struck by ammunition from another vehicle. All of that data is collected locally on the soldier or on the vehicle and is then transmitted through a communication system that we have set up over the training area, a bit like a mobile phone coverage, although it's our own radio system that we use. We send that data up and then that can be analysed by somebody who's looking at the exercise as it's happening on a computer in real time. And then the whole point of this is we collect that data, we then present that data back to the soldier at the end of the exercise to show them how they did, what they did well, what they did badly, where improvements can be made and where lessons can be learned from their behaviour. In Drawsko we can have about 1,300 soldiers
and about 200 vehicles can be playing at the same time. So pretty much a battle group size exercise can be fighting against another battle group size exercise. But we can exercise up to brigade level using our simulation systems. Znajdujemy się przed budynkiem kierownictwa ćwiczenia, czyli naszym centrum operacyjnym, w którym żołnierze z polskiej armii z CSB Drawsko będą przeprowadzali nadzór nad wykonaniem ćwiczenia, jak również będą dokonywali oceny przebiegu samego ćwiczenia. W chwili obecną prowadzimy szkolenie personelu wojskowego z CSB Drawsko, jak również z pozostałych obszarów poligonowych. W tym centrum operacyjnym pracownicy CSB Drawsko, personel wojskowy, będzie wykonywał nadzorowanie ćwiczenia poprzez sprawdzenie oraz analizę prawidłowości wykonywania poleceń i zadań wojskowych stawianych dla pododdziałów ćwiczących. Polega się m.in. będzie na symulowaniu różnych przedsięwzięć, aktywności, które będą odzwierciedlały współczesne pole walki, jak również będzie polegało to na ocenie, czy żołnierze wykonują wraz ze sprzętem odpowiednio polecenia, jak i zadania postawione przez przełożonych. Ćwiczenia tutaj odbywające się na CSB Drawską będą podlegały analizie w celu przygotowania polskiej armii do wykonywania zadań związanych z przyszłym polem walki.